witam Was serdecznie na naszym kanale i witam się z Wami z Łodygowa w województwie warmińsko-mazurskim i dzisiaj jesteśmy tutaj z Akademią Aklihandler, gdzie obrazujemy poletko doświadczalne danej firmy. W tle mamy łąkę, gdzie występują na niej cztery różne technologie uprawy, a wyniki danej technologii obrazujemy Wam na filmie. Zapraszam Was do oglądania. To be
Witam Państwa serdecznie już teraz oficjalnie na trzecim pokosie zorganizowanym w ramach Akademii Trawy firmy AgriHandler. Korzystamy z gościny Państwa Karwowskich, których bardzo serdecznie witam i dziękuję za udostępnienie pola, łąki. Chciałbym również powitać przedstawicieli mediów, naszych youtuberów, Marlenę i Wiktorię. Marlenę? Weronikę, przepraszam. Wiedziałem, że się pomylę. Z kanału GR Załoga. Witam Rolnik Szuka i pozostałych gości. Witam również naszego prezesa firmy AgriHandler, pana Roba Markusa. Ale dobrze, do rzeczy, proszę Państwa. Dlaczego się tutaj zebraliśmy? To jest trzeci pokos w ramach Akademii Trawy firmy AgriHandler. Myślę, że to jest takie dobre, może nie podsumowanie jeszcze, bo na podsumowanie to pewnie jeszcze przyjdzie czas. Natomiast na początek może parę słów, czym jest w ogóle projekt Akademia Trawy AgriHandlera. To jest projekt niekomercyjny, my nie zarabiamy na tym żadnych pieniędzy. Chcemy w pewien sposób edukować naszych klientów, rolników, hodowców, jak można, korzystając nowoczesne technologie, zaoszczędzić tak naprawdę pieniądze, obniżyć koszty mleka, obniżyć koszty nawozów i tak dalej. Stosujemy urządzenia, które są znane na rynku, to nie są urządzenia nowe, natomiast są tak naprawdę albo nieużywane, albo nie były do tej pory używane, albo jeszcze nie były wprowadzone w naszym kraju. W skrócie, projekt Akademia AgriHandler jest zakładany na 3 lata, to nie jest projekt jednoroczny czy jednosezonowy, to jest projekt 3-letni. Założyliśmy, że będziemy mieli 3 pola testowe w 3 różnych lokacjach kraju, 3 różne kategorie gleby, różne rodzaje nawozów i w różnych regionach. Mieliśmy lokalizację na Śląsku, mamy lokalizację w Kujawsko-Pomorskim i tutaj jest 3. lokalizacja w Warmińsko-Mazurskim. W każdej z tych lokalizacji mamy inny typ nawozu. Tutaj jest poferment, w Kujawsko-Pomorskim mamy gnojowice, na Śląsku mieliśmy odciek. Dlaczego mieliśmy? Dlatego, że niestety musieliśmy zrezygnować z tamtej lokacji, będziemy ją zmieniali na inną, ze względu na brak opadów. Ponieważ nie ma opadów, nie ma odcieku, więc nie było po prostu czym nawozić gleby, a to jest tak naprawdę główny czy podstawowy zabieg, który wykonujemy. W każdej z tych lokacji mieliśmy, czy mamy 4 pola, po 1 hektarze każde i na każdym z tych pól robimy inne zabiegi. Pierwsze pole to jest pole tak zwane testowe czy pole bazowe, na którym są robione zabiegi takie, jakie były do tej pory robione przez gospodarza. Drugie pole to jest pole, na którym jest robiona aplikacja doglebowa gnojowicy czy pofermentu w tym przypadku. Oprócz tego jest robiona aeracja. Trzecie pole to jest aplikacja doglebowa, aeracja i dodatkowo jeszcze jesienią jest robione głęboszowanie łąkowe. I czwarte pole to jest pole, które do tej pory było pielęgnowane przez gospodarza, a dodatkowo jest robiona aeracja. Jak możecie Państwo zobaczyć, tutaj jest pole testowe, pole, które było dbane przez Państwa Karwowskich, takie do tej pory. Pole numer 2 i pole numer 3 do tej pory były robione za pomocą aplikatorów doglebowych, czyli była aplikacja doglebowa i była aeracja. Dodatkowo na polu numer 3 będzie zrobione jeszcze głęboszowanie. I czwarte pole, które tam jest na samym końcu, gnojowica była rozlewana powierzchniowo i było dodatkowo aerowane. Możecie Państwo zobaczyć, bo my wszystkie wyniki publikujemy na stronie, więc wszystkie wyniki badań, które do tej pory robiliśmy, są dostępne ogólnie. Dla Państwa wiadomości, przed rozpoczęciem projektu pobraliśmy próbki każdego z pól, pobraliśmy również próbki nawozu i daliśmy do badania do Akademii Bydgoskiej, która jest naszym partnerem, jeśli chodzi o sprawy naukowe, poza oczywiście patronem naukowym, którym jest pan profesor Łyszczarz. Akademia Bydgoska wykonuje dla nas badania wszelkich próbek. Po każdym pokosie są robione dodatkowo badania trawy. Co ciekawe, już po pierwszym pokosie było widać ogromną różnicę. Na polu testowym zebraliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 10 ton materiału. Na polu drugim i trzecim, czyli tam, gdzie mieliśmy aplikację doglebową i aerację, to było 13 ton. Także ja bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę o parę słów. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć przede wszystkim, że język naukowy niczym nie musi się różnić od języka dla praktyki rolniczej. I chciałem powiedzieć, że każdy język powinien być zrozumiały i przynosić efekt końcowy. Właściwie swoje życie zawodowe pracowałem w myśl takiej zasady. Ten, który mówi, sieje. Ten, który słucha, ma zbierać plon. To jest naprawdę niezwykle ważne. Trzeba wiedzieć, o czym się mówi, a najpierw trzeba wiedzieć właściwie, o czym się mówi, a potem wiedzieć, jak to się mówi, a potem wiedzieć, doświadczenie się zdobywa poprzez praktykę, przez dochodzenie, przez wieloletnie dochodzenie właściwie i badanie poszczególnych parametrów i czynników badawczych. Co tutaj bym jeszcze mógł na wstępie powiedzieć, że ten, który mówi, sieje, a ten, który mówi, słucha, zbiera plon. To takie śliczne francuskie przysłowie celui qui parle sème, celui qui écoute récolte. To naprawdę wybrzmiewa wspaniale
i mówię o tym z wielką przyjemnością, chociażby z tego względu, że odrobinę poznałem język francuski, bywałem stypendystą rządu francuskiego w dziedzinie traw pastewnych, a wszyscy być może zajmujący się produkcją pasz objętościowych na trwałych polowych użytkach zielonych wiedzą, że taką klasyczną i najważniejszą funkcją albo oceną wartości pokarmowej pasz objętościowych zbieranych właściwie i stosowanych w żywieniu wszelkich gatunków zwierząt są parametry jakościowe i między innymi INRA, znamy takie hasło, Instytut National de la Recherche Agronomique, Je suis en domaine de graminée fourragère, jestem w dziedzinie traw pastewnych, ale każdej paszy się do odnosi.